Cześć, ja jestem Michał, a to jest vlog, w którym przejdziemy razem z Kubą pierwsze 50 km w tym roku. Witam. Jesteśmy w Krzeszowie, okazało się, że jest tutaj cmentarz z I wojny światowej. Dobrze wiedzieć, że nawet w takich małych miejscach są cmentarze, w których można uhonorować pamięć ludzi, którzy walczyli o wolną ojczyznę. Dojechaliśmy już obok Raby, gdzie kamienie pięknie szumią i będziemy patrzeć na Google Mapsa, gdzie mamy jechać. Tylko zostawiłem telefon w plecaku, kurde. Co tam jest? Ło, Popeć! Ej, cześć Popeć! Popeć! Elo! Jedziesz z nami? Jasne, mordo! Co ty robiłeś? A no sobie tak medytowałem, tak dla relaksu. Jesteśmy w Proszówkach, a tutaj wiszący most. Pięknie, mam nadzieję, że się nie zawali. Te liny mnie trochę niepokoją, ale myślę, że będzie dobrze. Prawda? Most powieszony. Będzie dobrze. Nie można biegać ani... Czemu nie można biegać? Jeszcze rozumiem, że nie... Jeszcze rozumiem, że nie można jeździć na rowerze, ale że biegać? To znaczy, bardziej sensowne jest dla mnie nie biegać, bo jak mieć, to wiesz... Siedewki robią. Poza tym i tak wszyscy, co tu mieszkamy, jeżdżą po tym moście. To jeździ się o tak, proszę Państwa. Piśnia zniknął. Super. Wyskoczył z raki. Tak. A tam siedzi. Zobaczcie na to, wystarczy trochę zjechać z głównej drogi i trafiamy na takie miejsce. Piękny niby wodospadzik. Szumi ładnie, mam nadzieję, że mnie słychać. Tylko pamiętajcie, uważajcie, bo jeżeli skieruje was Google Maps, to na pewno znajdziecie błoto. Jesteśmy już w Puszczy Niepołomickiej, jej! Lisy obszar Natura 2000, fajnie i w ogóle. Czeka nas piękna, prosta droga nad Czarny Staw oraz do Żuberów. Jak wcześniej widzieliście, jesteśmy w Puszczy Niepołomickiej. Mieliśmy jechać tamtą drogą do Czarnego Stawu. Niestety okazało się, że wszystko jest oblodzone, więc musimy zmienić plany i pojechać tam. Chciałbym, abyś opowiedział historię tego drzewa. Otóż z tym drzewem wiąże się ciekawa historia, a mianowicie wyjebało się i leży. Jesteśmy już prawie pod Czarnym Stawem, a w międzyczasie znaleźliśmy Biały Staw. Zobaczcie, jaki piękny. Czy nic się nie stanie, jak tu zajdę? Okej, żyję, co jest dosyć dużym plusem. A tam Biały Staw. Okazuje się, że Czarny Staw się wybielił. Jest trochę mniejszy niż go zapamiętałem, ale muszę przyznać, że jeżeli jest cały zamarznięty, to jest o wiele ładniejszy niż jak kiedyś byliśmy tutaj, tylko połowa była zamarznięta. Niepokoją mnie te ślady łap, które tu są i tutaj gdzieś była taka większa łapa. Teraz tego nie znajdę przy kole. O, tutaj jest. Wow. Jakby było minus 10 stopni, to w sumie można by było tutaj wejść. Ale jest plus 10, więc lepiej nie ryzykować, prawda? Nagrać, jak ja palę głową w drzewo. Może? Jezu. Kiedyś byliśmy tam i robiliśmy dziwne rzeczy. Oryginalny plan był taki, że pojedziemy właśnie tam, gdzie mój palec, o tutaj, że pojedziemy tam i zobaczymy ten staw w całej okazałości. Chociaż i tak już go widzimy, ponieważ jest dosyć przejrzyście. Jedziemy dalej. Sytuacja wygląda tak. Jedziemy już 3 godziny. Zostały nam troszkę ponad 3 godziny, żebyśmy wrócili do domu. Zrobiliśmy ledwo 19 km. Dodatkowo droga, którą mieliśmy jechać, wygląda aktualnie tak, więc trochę nie za bardzo. No tutaj mamy pełno lodu, więc z punktu czerpania wody nad Czarnym Stawem też raczej nie zobaczymy. Jedyne, co wam możemy pokazać, to żubro Szwadę, więc jedziemy. Jesteśmy już na miejscu, gdzie zaczyna... Nevermind, to nie jest jeszcze żubrostrada. Ale patrzcie, co tu się stało. Czysty lód, czysty lód. No naprawdę. Patrzcie tam.
Puszcza nie jest przyjazna zbytnio za zimy. Najmniej mamy jakieś miejsce od czasu do czasu na odpoczynek. Dojechaliśmy do Żubrostrady. Piękna, równa droga prosto na zachód. Niestety, jako iż nie mamy czasu i na dodatek sama droga do Żuberów jest już tragiczna, nie zobaczymy znowu Żuberów. Chyba trzeci raz w naszej historii mieliśmy zobaczyć Żubery. Trzeci raz ich nie widzimy. Kurde. Aż się plecak wykrył. W środku był obiektyw. Obiektyw chyba żyje. Plan jest taki. Wracamy się, a potem jeszcze jeden staw. Jej! Podstawowe wyżywienie rowerzysty oraz dodatkowe kalorie. Dojechaliśmy do stawu przeciwpożarowego w Puszczy Niepołomickiej. Wydaje się on być dosyć mały, gdyż podobne stawy są tutaj dosyć często, ale obstawiam, że jest głęboki. Czy ty też popyć tak uważasz? Jest głęboki. Okej, więc popyć potwierdza. Więc zobaczymy się może dopiero jak wyjedziemy z Puszczy, co w zasadzie nastąpi już całkiem niedługo. Wyjechaliśmy właśnie z Puszczy Niepołomickiej, jesteśmy nadal za stradą, co chyba słychać. Tam jest las. A tutaj ciągle droga. Idziemy dalej i pokażemy wam ciekawostkę. Pamiętacie most? Oto drugi. Tylko ten będzie się podobno kiwał bardziej. Z tego co pamiętamy, prawda? Nie jestem pewny. Wchodzimy. Więc niestety to już jest koniec atrakcji na dzisiaj. Mam nadzieję, że film wam się podobał. My jedyne co, to pójdziemy jeszcze coś zjeść, ale nie będziemy przecież reklamować za darmo jakiejś knajpy na filmie, więc macham jak w familiadzie. Dan, 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 da, ra, dan, dan, dan. Co my robimy?